wszystko do tego, żeby polubił nasz fanpage i w razie jakichkolwiek pytań, to nie musi dzwonić, może do nas się zwrócić bezpośrednio przez czat. Jest to takie dość sprytne rozwiązanie, które służy tak naprawdę temu, że z jednej strony pozyskujemy osobę, która w jakikolwiek sposób zazna... Drodzy Państwo, żebyście też wiedzieli, o co mi chodzi tak naprawdę. Według mnie bardzo ważne jest, żeby gość wszedł już na Waszą stronę z kilku powodów i na Wasz fanpage. Powód pierwszy, dla którego zależy nam, żeby wszedł na naszą stronę, to to, że on może się zapoznać, zobaczyć więcej oferty, jaką my prezentujemy, ponieważ na stronie jest zdecydowanie większa oferta niż na Bookingu. Pod warunkiem, że rzeczywiście właściwie jeszcze prowadzimy tego fanpage'a, to też musimy od tego zacząć. Ja mówię też o stronie internetowej. O stronie internetowej. Tak. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, to zapamiętuje nam się ciasteczko i możemy potem do takiego gościa wrócić z remarketingiem. Trzecia rzecz jest taka, że rzeczywiście mamy szansę oddać też tą komunikację. Gość raz już wpisując adres mailowy, zapamięta ten nasz adres mailowy. Jest jakaś tam większa szansa na to, że przy następnym wykonywaniu rezerwacji będzie bardziej skory wpisać ten adres mailowy ponownie i wejść na naszą stronę, niż robić to przez pośrednika. Ty mówisz o fanpage'u. Oczywiście, że tak. Jeżeli prowadzimy fanpage w sposób atrakcyjny, na przykład możemy zagęcić gościa też w taki sposób, żeby powiedzieć mu, że drogi gościu, chcesz zobaczyć, jakie mamy atrakcje w okolicy. Mamy taką zakładkę na fanpage'u. Zapraszam do polubienia i zapoznania się z naszym fanpage'em, tam pan znajdzie wszystkie informacje. Albo na przykład na Instagramie udostępnianie zdjęć z odpowiednim hashtagiem. Więc to są takie te rzeczy. Dlaczego o tym mówimy? Mówimy o tym dlatego, drodzy Państwo, że im więcej jest styków z marką, im więcej nasz gość wejdzie, dotknie, sprawdzi, poczuje, tym ta więź, ta relacja się buduje. Także tutaj nie chodzi tylko o danie tego kuponiku, którym też może być dodatkowym motywatorem, o czym też będziemy za chwilę mówili, ale tutaj chodzi o to, żeby budować tą relację na styku różnych kontaktów, właśnie i offline'owo, i online'owo. Ja się spotkałam z taką dyskusją, czy da się w ogóle relacje budować online. Da się. Da się, drodzy Państwo, budować relacje online. Jest to ciut trudniejsze, ponieważ o jedno kliknięcie dalej już jest nasza konkurencja, ale tak naprawdę jest to możliwe, pod warunkiem, że będzie ta spójność i taki przemyślany komunikat i przemyślana strategia komunikacji, o czym niejednokrotnie już rozmawialiśmy. Mm-hmm, to jest tak, kluczowe zdecydowanie. No dobrze, bo wiesz, jakby zachęcenie gościa do tego, żeby gdzieś tam online zostawił ślad po sobie typu like, czy jakaś ocena, tak, na przykład, czy tego typu rzeczy, no to pewnie jakby pół biedy, bo w dalszym ciągu w pewnym sensie jest to łatwiejsze. Natomiast trudniejszą sprawą pewnie jest przekazywanie adresów mailowych, czy pozyskanie adresów mailowych od naszych gości. Takie mam wrażenie, że właśnie adresy mailowe, numery telefonów są takie bardzo osobiste. Nie każdy chce to dawać, a jeszcze ze zgodą marketingową to już w ogóle mamy duży problem. Teraz pytanie, może zacznijmy od tego, po co warto zbierać adresy mailowe, a później zastanowimy się, w jaki sposób je może zbierać. Bardzo warto zbierać adresy mailowe i uważam, że nie jest to wcale takie trudne. Ja myślę, że istnieje coś takiego, jak taka obawa wśród hotelarzy i takie przekonanie, żeby tak nie spamować, nie wciskać, takie bardzo negatywne określenia towarzyszące temu, z czym ja się totalnie nie zgadzam, bo uważam, że tak naprawdę dobrze i przemyślanie, o czym też niejednokrotnie mówimy, że dobrze i przemyślanie zrobiony e-mail marketing może być doskonałym źródłem pozyskiwania rezerwacji i budowania właśnie tej lojalności wśród naszych gości. W jaki sposób można to robić? No są doskonałe narzędzia, które chociażby za akces do internetu pobierają adres mailowy, trzeba się zalogować i korzystając z konta z Facebooka albo podając swój adres mailowy, logując się, mamy dostęp do internetu i tam musimy wyrazić zgodę na to. A masz jakieś, czy znasz doświadczenia hotelarzy, jak reagują na to goście? Mnie osobiście, szczerze mówiąc, bardzo denerwuje, gdy rzeczywiście dostęp do internetu teoretycznie jest bezpłatny, ale faktycznie z kosztem są moje dane. I no zdecydowanie bardziej sobie cenię, gdy po prostu jest sieć, ja ją wybieram, albo mam hasło i działa, albo tyle. No i ja właśnie jestem ciekaw, jakie są doświadczenia hotelarzy w tym zakresie, czy to nie jest tak, że część osób po prostu rezygnuje w ogóle z używania internetu, przez to później, nie wiem, mogą się pojawić gorsze opinie o obiekcie, albo przerzucają się właśnie na swój internet z telefonów. No już teraz mamy taką ofertę telekomunikacji, że no, każdy z nas ten przesył danych ma tak duży i te pakiety tak bogate, że
no to nie jest problem teraz tak naprawdę, jak był kiedyś. Więc pytanie, czy rzeczywiście warto wprowadzać jeszcze tego typu triki, w cudzysłowie triki. Masz internet, Wi-Fi za darmo, ale właśnie wprowadź numer telefonu, czy wprowadź swój adres mailowy. Nie wiem, czy to się jeszcze sprawdza. Wiesz co, myślę, że mówimy tu na takich dużych uogólnieniach. Dużym uogólnieniem jest to, że każdy z nas ma dobry internet w telefonie. Myślę, że to ja mam, ty masz i część ludzi owszem, ale myślę, że nie każdy. Myślę, że też uogólnieniem jest to, że ludzie nie chcą dawać adresów mailowych. Rzeczywiście część osób nie chce, bo tych części podróżujących, tych, którzy ciągle są pytani o podanie adresu mailowego, być może oni nie chcą. Są osoby, które też świadomie zarządzają swoim adresem mailowym i dają go wtedy, kiedy rzeczywiście chcą i widzą taką potrzebę, ale część osób po prostu to robi i część osób, jeżeli się dobrze czuje w naszym hotelu, to zrobi to z przyjemnością. Jeżeli mówimy o kontekście przy właśnie pozyskiwaniu dostępu do internetu, to wiem, że są takie narzędzia i nigdy się nie spotkałam z czymś takim, że ktoś z naszych klientów albo z osób, z którymi rozmawiałam, żeby miał negatywne czy komentarze, czy negatywne jakiś feedback związany właśnie z tym, że mają internet z akcesem właśnie za pomocą... Okej, okay, to takie podania. Moje bardzo różne pytania. Wiesz, no, moje mam tylko pewne obawy, ale właśnie wolałbym... Ty na co dzień pracujesz z hotelarzami, tak? Więc może masz takie wieści od nich, takie nigdy się nie spotkałam. Nigdy się nie spotkałam. Oczywiście kolejną rzeczą jest to, że możemy też zarówno przy check-in, jak i check-outcie poprosić o taką zgodę. Przy check-outcie spotykam się z czymś takim, że nasi klienci stosują wszelkiego rodzaju i to są rzeczy, kiedy rzeczywiście już to pasuje, czyli wyobraźmy sobie taką sytuację, że przyjechał gość, dokonał rezerwacji, spędził u nas bardzo przyjemnie czas, jest zadowolony, my oczywiście go pytamy, czy wszystko było ok, że mu się podobało. Ja w ogóle jestem totalną zwolenniczką i nie wiem, dlaczego hotele tego nie robią. Spotkałam się w jednym hotelu i to jest bardzo dobra praktyka i to nie jest mój klient, ale chciałabym, żeby był, bo to jest bardzo fajny hotel, który na pożegnanie gościom wręcza koguta. Jak się można domyślić, hotel jest w Kazimierzu Dolnym i tam symbolem Kazimierza są koguty i taki mały kogut, ja przypuszczam, że wydatek dla hotelu to jest złoty z czymś, dwa złote i daje na pożegnanie taki symbol, żeby zabrać dla bliskich właśnie jeszcze koguta albo mieć. Po prostu to jest fenomenalne. Więc w momencie takim, kiedy mamy rzeczywiście fajny nastrój, żegnamy się ze sobą i poproszenie o adres mailowy w celu właśnie wysłania spersonalizowanej, tutaj podkreślam słowo personalizacja, bo to jest ekstremalnie ważne, spersonalizowanej oferty, że specjalny właśnie dla Państwa będziemy mieć jakąś promocję, coś fajnego, ciekawego. Myślę, że tutaj by było też fajne. I tutaj bym znowu od strony gościa jakby bardzo cenną, ważną uwagę chciał dodać, że naprawdę mocno szanujmy i troszczmy się o ten pozyskany adres mailowy od gości. Czyli jak mówimy, że to będzie spersonalizowana oferta, tak, specjalnie dla niego, to niech faktycznie tak będzie. A nie, że za chwilę on dostanie jakiś mailing zbiorczy z hotelu, który zupełnie go nie dotyczy, no bo od razu go oszukaliśmy tak naprawdę. Więc jak chcemy zbudować lojalność, jeżeli na samym początku popełniamy takie błędy? To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, nie nadużywajmy tego adresu mailowego. Naprawdę. No uważam, że to oczywiście też zależy od tego, pewnie powinniśmy sobie takich gości, którzy dali adresy mailowe, jakoś pogrupować. No, oczywiście, segmentacja jak najbardziej. Którzy pojawiają się u nas raz na rok, raz na pół roku, czy są u nas co miesiąc, czy co dwa tygodnie, czy co tydzień. No bo dla nich wtedy rzeczywiście też inną częstotliwość kontaktów możemy robić, takich mailowych. Jeżeli ktoś się pojawia raz do roku, tylko przyjeżdża, mamy obiekt resortowy i on przyjeżdża do nas tylko na wakacje, no to tak naprawdę sami powinniśmy odpowiedzieć na pytanie, kiedy ten gość zaczyna planować wakacje i w tym okresie ewentualnie wysłać mu jeden, dwa mailingi jakieś przypominające o tym, że to już jest ten czas, aby rezerwować pobyt w naszym obiekcie. Ja myślę, że to jest też więc mówię, to jest szanowanie danych. Ja myślę, że to jest też taka ważna rzecz, bo pracujemy z obiektami, które są często obiektami też butikowymi, które mają, nie wiem, 30 pokoi, 40 pokoi, więc tam naprawdę te oferty takich sezonowe, przedłużonych weekendów czy świąt wysprzedają się bardzo szybko.
I tutaj takie traktowanie można też na zasadzie takiego pewnego przywileju potraktować, czyli że ktoś do mnie wcześniej daje informację, że ruszyła sprzedaż i czy jestem zainteresowana. Ja myślę, że Rafał Albo nawet robić w ten sposób, że zanim otworzy się sprzedaż wszystkim, grupa. No to rzeczywiście wysyła się mailingi tylko do swoich właśnie wybranych, wyselekcjonowanych gości, którym chce się ofertę przedstawić przed, że tak powiem, ogłoszeniem publicznej sprzedaży, dać im jakiś kod w tym mailingu, który właśnie ich, no nie wiem, poprowadzi do sklepu w cudzysłowie, w którym mogą to kupić, ale tylko oni widzą tę ofertę i oni mogą to zrobić. Mają na to czas, nie wiem, 48, 72 godziny, jakkolwiek, a później rzeczywiście ta sprzedaż rusza dla wszystkich. No wtedy super. Tak, są potraktowani ekstra, bo no, to są naszym lojalnym gościem. Tak, no jakby priorytetowo. Oni mogą kupić jako pierwsi, albo podjąć decyzję jako pierwsi, czy kupują, czy nie. No właśnie tutaj mówimy o tej takiej lojalności, która jest rzeczywiście, że hotel odpłaca się temu gościowi za tą lojalność i za to, co gość dał wcześniej, często nawet nie spodziewając się takiej odpłaty, więc to jest bardzo, bardzo fajny zabieg. Ja też przygotowując się do dzisiejszej audycji, też słuchałam różnych właśnie innych publikacji dotyczących właśnie budowania lojalności. A mówiłaś, że przyszłaś i że idziemy na żywioł. No idziemy na żywioł, ale chciałam się zainspirować i tutaj też właśnie marki bardzo ekskluzywne prowadzą takie programy lojalnościowe, które właśnie mają na celu pokazanie, że tego gościa traktujemy inaczej i on ma też specjalne przywileje, czyli on ma specjalne pokoje, specjalne traktowanie, ma tam specjalne usługi, które są niedostępne po prostu dla gości hotelu. I to, o czym ty powiedziałeś, chociażby ten przywilej takiego dokonania zakupu wcześniej, to już jest też taka wyłączność, ekskluzywność, to już jest coś, co może się Ale może widzisz, się to też jest myślę fajny pomysł, że rzeczywiście dla osób, które, nie wiem, robią dla gościa, który przyjeżdża po raz pierwszy, melduje się, robi check-in i jeżeli zostawia swoje dane marketingowe, no to faktycznie można przygotować mu w ramach podziękowania jakiś drobny poczęstunek, który room service mu dostarczy wieczorem na przykład. Tak, z taką konkretną informacją, za co to jest to podziękowanie, tak? Moim zdaniem to może być bardzo fajne, a dla gości, którzy z kolei są no, stałym bywalcem naszego obiektu, no to też jest od razu informacja, że no, ten gość ma jakieś usługi, na przykład w gratisie, w zamian za to właśnie znowu w ramach podziękowania, że dziękujemy jemu za lojalność. Raz za lojalność, dwa, że te jego dane są dostępne, że nam przekazał, tak, że on chce być w kontakcie z nami, tak, że się nie uchyla jakby przed tym kontaktem. I ja nie wiem, ja się jeszcze nie spotkałem w żadnym obiekcie hotelowym, szczerze mówiąc, podczas swoich wizyt, właśnie z podobnymi propozycjami, z jakąś taką własną inicjatywą obiektu, że tam, panie Rafale, ale jak pan zaznaczył tutaj tę zgodę, tak to mówię, gwarantujemy, że będziemy szanowali pana prywatność i naprawdę to będą spersonalizowane oferty, a w zamian za to, nie wiem, proszę, tutaj jest karnet na, nie wiem, na basen, który akurat w naszym obiekcie jest płatny, ale właśnie dla naszych lojalnych gości jest bezpłatne wejście, na przykład. Dla hotelu żaden koszt, a całkiem przyjemny taki user experience. Mówię, to ja się jeszcze z czymś takim nie spotkałem. No ja ci powiem generalnie, ten temat zarządzania bazą mailingową to u nas na naszych podcastach on wraca i ja wiem, że ty masz takie, że nie chciałbyś, żeby było tego za dużo. Ja uważam, że to może być i to powinno być, tylko to musi być robione dobrze, a ja też się nie spotkałam. Ja jestem zapisana pewnie do setek baz mailingowych w hotelach, a dostaję od kilku i tu kilku sieci bardzo dobre mailingi, ale od sieci. A od mniejszych obiektów nie dostaję i nie są one dobre. Dobrze, no to teraz tak, wydaje mi się, że mniejszy obiekt ma większe szanse naprawdę spersonalizować te mailingi. Sieciówka wydaje mi się właśnie, że z kolei robi pewną masę. Zależy, bo można teraz mieć też programy takie tak naprawdę, drodzy Państwo, to nie jest ani drogie, wymaga to rzeczywiście pracy i zaangażowania, bo macie bazy, które mają po 1000 lidów i spersonalizować te lidy, czyli wpisać po prostu w odpowiednie okno imię, nazwisko, wiek, co ten człowiek robił, jak ten człowiek spędzał czas i tak dalej, to wymaga bardzo dużo czasu i pracy, ale to jest praca, która na pewno może przynieść Wam świetne efekty, kiedy Ty dostaniesz maila: cześć, Rafał, czy tam Panie Rafale, miło nam było Pana gościć, tak piszemy do Pana, ponieważ chcielibyśmy Pana zaprosić jeszcze na święta, w tym roku mamy kilka miejsc, a ostatnio i tak dalej. To są takie rzeczy, które możemy wysłać. Spersonalizowany e-mail, drodzy Państwo, nie oznacza, że my wyślemy do Rafała Krzyckiego, ja
Ani Wykurz dwa różne maile. One będą dwa różne maile, ale nie muszą być ręcznie napisane, bo takich jak do Ani Wykurz trafi pewnie do kilkudziesięciu albo kilkuset osób w bazie o podobnym profilu, które spędziły podobny czas i mogą być zainteresowane podobnymi rzeczami. I tak samo jest z Rafałem, więc to naprawdę ta segmentacja może tutaj pomóc. No i myślę, że tutaj kluczowa jest pewna konsekwencja, tak? Bo słabe dane wchodzą do bazy danych